Chciałbym, abyśmy sięgnęli do trzeciego rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Skupimy się na jednym tylko fragmencie, który niech nas pobudzi do myślenia. Nie będziemy czytać całego rozdziału, ale zacznijmy od 10 wiersza. Mówi on o naszej roli, o budowaniu na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Paweł pisze tak: według danej mi łaski Bożej, jako mądry mistrz budowlany, założyłem fundament, a inny, ty i ja, inny na nim buduje. Każdy zaś niech uważa, jak buduje. Słyszeliśmy dzisiaj świadectwa trzech osób. Każdy z nas niech uważa, jak buduje. Nie musimy zakładać fundamentów. Fundamentu bowiem innego nikt nie jest w stanie założyć poza już założonym. Tym fundamentem jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy, dzieło każdego stanie się jawne. Ukaże to bowiem ten dzień, jako że w ogniu zostanie objawione, a jakie jest dzieło każdego, ogień wypróbuje. Co to znaczy budować ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy? Tydzień temu zrobiłem eksperyment i przyniosłem tutaj urządzenie, także można śledzić przekład dosłowny na ekranie. W tym przekładzie dosłownym jest przypis 7, który to wyjaśnia. Więc kto z was już niedługo stanie się też posiadaczem tego przekładu dosłownego, będzie mógł znaleźć niektóre myśli na niektóre może trudniejsze tematy i użyć ich nie tylko do budowania samego siebie, ale do pozostawienia czegoś po sobie. Budowanie z tych materiałów, jak tutaj napisałem, łączy się z chętnym i ofiarnym, tak jak w liście do Rzymian w 12 rozdziale, 1 wierszu czytamy, stawianiem Bogu do użytku tego, co w nas cenne. Zajrzyjcie w wolnej chwili do Jeremiasza 15:19. Tego, co zaszczytne. Zajrzyjmy do pierwszego listu do Tymoteusza, do 2 rozdziału. Tego, co może być wyrazem naszej hojności, naszej wspaniałomyślności i naszej nadzwyczajności, tak jak czytamy w tych fragmentach tutaj wskazanych. A co z tym ogniem? Co z tym ogniem? Dzieło każdego stanie się jawne. Ukaże to bowiem ten dzień, jako że w ogniu zostanie objawione i jakie jest dzieło każdego, ogień wypróbuje. Jeśli czyjeś dzieło wzniesione na tym fundamencie przetrwa. Ogień przetrwa. Ogień przetrwa. Myślę, że to jest klucz. Ten ogień metaforycznie to próba trwałości naszego dzieła. Ogień przetrwa. My wiemy, że rzeczy ognioodporne przetrwają ogień. Chodzi o tę próbę trwałości. Co przetrwa? Jeśli czyjeś dzieło wzniesione na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma co? Nagrodę. Myśl o nagrodzie dla nas ewangelicznie wierzących prawie że nie istnieje. Nie zastanawiamy się nad tym. Dlatego też może nasze życie nie ma tej jakości, co by mogło. Nie myślimy o nagrodzie. Jesteśmy zbawieni z łaski. Lecz nagroda będzie wynikiem próby trwałości twojego dzieła. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten straci,
sam zaś będzie zbawiony, tak jednak jak przez ogień. Więc nie chodzi o sąd, który nas potępi, odbierze nam zbawienie, bo przecież zbawienie jest z łaski. Nikt nie może na nie zapracować, to nie o to chodzi. Chodzi o tę próbę ognia, któremu zostanie poddane dzieło moje też, każdego człowieka. Zajrzyjmy do tego 10 przypisu. Ta próba ognia oznacza próbę trwałości. Trwałe dzieło zapewnia nagrodę. To zatem, co nie zapewnia nagrody, nie jest trwałe ani wartościowe. Co to może być? Czy myśleliśmy o tym? W tym tekście Pawła splata się znaczenie proste, dosłowne, ogień, znaczeniem metaforycznym, próby trwałości. Otóż wyszukałem różne fragmenty z Biblii. I teraz razem skupmy się na tym jednym zdaniu i będziemy się potem modlić. Ponieważ grzechem jest każdy czyn niewynikający z wiary. Wielu myśli, że grzechem jest każdy czyn łamiący przykazania. Nie tak prosto. Zajrzyjcie do listu do Rzymian. Bez wartości jest wszystko, u czego podstaw nie leży miłość. Niemiłe Bogu jest to, co nie jest wyrazem naszej wolności. Oraz to, co nie ma wymiaru ewangelizacyjnego lub uczniowskiego. To wszystko nie ma wartości. Stąd właśnie można powiedzieć, że próbę ognia, to jest próbę trwałości, przejdzie to wszystko. Uwaga, kochani, bo to dotyczy mnie też. Zawsze sobie powtarzam za moim starszym przyjacielem, że kiedy wytykasz palcem kogoś, trzy palce wskazują na ciebie. Moje dzieło przejdzie próbę. Można powiedzieć, że próbę ognia, próbę trwałości z powodzeniem przejdzie to, co robi użytek z łaski, co opiera się na wierze w Bożą obietnicę uzasadnioną w Chrystusie, co jest motywowane miłością i co służy poszerzeniu Królestwa Bożego. Jeżeli w naszym życiu nie zajmujemy się tymi rzeczami, gromadzimy dla ognia. Powstańmy do modlitwy. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za te dzisiejsze świadectwa, za te słowa. Prosimy Ciebie, Panie, aby życie każdego z nas było pełne znaczenia i by nasze dzieło przetrwało próbę ognia. Amen.